Często zdarza się, że osoba widząca zastanawia się, co widzą niewidomi. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, co widzą niewidomi, ponieważ istnieją różne stopnie ślepoty. Ponadto ma także znaczenie, czy dana osoba kiedykolwiek miała wzrok. Zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje niewidomych. Są osoby niewidome od urodzenia, które nigdy nie miały wzroku i nie widzą. W takim przypadku osoba niewidoma nie widzi wszystkiego w czerni, jak większość ludzi myśli, ponieważ ta osoba często nie ma innego odczucia wzroku, z którym mogłaby się porównać. Max nigdy nie znał tego uczucia. Był jednak niewidomy, ale nie był niewidomy od urodzenia. Urodził się bez żadnych problemów ze wzrokiem, ale stracił go, gdy był zaledwie dzieckiem w wyniku wypadku. Tego dnia słuchał radia. Była tam audycja o tym, jak zwykle czują się niewidomi i jak społeczeństwo powinno się z nimi obchodzić. Max nie lubił słuchać takich rozmów, ale tym razem zainteresował się, bo chciał posłuchać sama osoby niewidomej od urodzenia, którą zaproszono do radia, żeby opowiedział, co tak naprawdę widzi. Sam powiedział, że to po prostu nicość. Dla osoby widzącej pomocne może być myślenie o tym w ten sposób. Zamknij jedno oko i użyj otwartego oka, aby skupić się na czymś. Co widzi zamknięte oko? Nic. Max współczuł Samowi. Nie widział nawet takich pięknych rzeczy jak błękitne niebo z pięknymi chmurami, plażę, na którą zabierali go rodzice, czy las, kiedy jeździł na biwak ze swoją szkołą. W przeciwieństwie do Sama, ludzie, którzy stracili wzrok jak Max, mają różne doświadczenia. Niektórzy opisują widzenie całkowitej ciemności, jak bycie w jaskini. Niektórzy widzą iskry lub doświadczają żywych halucynacji wzrokowych, które mogą przybierać formę rozpoznawalnych kształtów, przypadkowych kształtów i kolorów lub błysków światła. Max wyłączył radio i zaczął wspominać swoje życie przed wypadkiem. Było to bardzo szczęśliwe życie. Dorastał w dużym, ślicznym domu z rodzicami, którzy naprawdę go kochali, a przynajmniej tak myślał, gdy był małym chłopcem. Ojciec Maxa, John, był zamożnym człowiekiem. Posiadał kilka sklepów w okolicy, miał też kilka mieszkań do wynajęcia. Ten biznes zapewniał rodzinie aż nadto, by żyć godnie. Oznaczało to również, że jego matka, Suzy, nie musiała pracować i mogła zostać z synem w domu przez cały dzień każdego dnia. W rezultacie Max i Suzy stali się bliskimi przyjaciółmi. Nie tylko matką i synem, ale najlepszymi przyjaciółmi. Można powiedzieć, że Max był rozpieszczonym dzieckiem. Chodził do dobrej szkoły, gdzie miał mnóstwo przyjaciół. Wszystko działo się idealnie, ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Życie Maxa wywróciło się do góry nogami. To był zwykły dzień w domu. Max wrócił ze szkoły i udał się bezpośrednio do swojej mamy, aby poprosić ją o możliwość pójścia pobawić się na dworze z przyjaciółmi. Suzy powiedziała mu, że może iść pobawić się na dworze, ale tylko przez godzinę, bo potem musieli przygotowywać się do rodzinnego obiadu. Rodzina codziennie siadała przy swoim pięknym stole, rozmawiając o swoim dniu. Max obiecał mamie, że się nie spóźni i wyszedł. W tym momencie Suzy przygotowywała kolację, a John był w drodze do domu. Suzy nakryła stół i czekała na Maxa. Pomyśleli, że mógł stracić poczucie czasu i dlatego się spóźnia. Po chwili oczekiwania Suzy otrzymała telefon z lokalnego szpitala z informacją, że karetka przywiozła jej syna. John i Suzy pojechali do szpitala, aby sprawdzić, co z ich synem. Lekarz powiedział im, że ich syn został potrącony przez samochód i jego stan był naprawdę zły. Potrzebował operacji, aby zostać uratowanym. Zgodzili się na operację. Jednak lekarz powiedział im, że nie będzie to łatwa operacja, ale nie ma innej szansy. Po 4 godzinach oczekiwania, lekarz w końcu pojawił się w poczekalni, gdzie czekali John i Suzy. Powiedział im, że mogą uratować życie Maxa, ale nie mogą uratować jego wzroku. Suzy nie mogła tego znieść. Krzyczała na cały głos, a John nie mógł przestać płakać. Rodzina dosłownie przeżywała kryzys. Ich jedyny syn całkowicie oślepł, a oni musieli sobie z tym poradzić. John i Suzy nie wiedzieli, jak sobie poradzić z tą sytuacją.
Potrzebowali ogromnej pomocy dla Maxa, ale nie wiedzieli, gdzie mogą ją uzyskać. Małżonkowie zaczęli szukać kogoś doświadczonego w tych sprawach, aż pewnego dnia znaleźli Alexa. Alex był niewidomym człowiekiem, który spędzał swoje życie, pomagając innym ludziom żyć normalnie. John i Suzy skontaktowali się z nim i podeszli do niego, aby poprosić go o pomoc w sprawie Maxa, a także dowiedzieć się, jak mogli zająć się dzieckiem w domu. Alex powiedział im, że Max jeszcze jest dzieckiem i wciąż nie potrafi tego przetworzyć. Stał się niewidomy, dlatego dziecko potrzebuje wsparcia. Alex poprosił ich, aby Max zamieszkał z nim na kilka tygodni, aby mógł go przeszkolić, jak żyć jako osoba niewidoma. I rodzice zgodzili się. Przez te kilka tygodni Alex i Max bardzo się polubili. John powiedział Alexowi, że po wielu przemyśleniach postanowili porzucić Maxa i pozwolić mu zamieszkać z Alexem, jeśli nie ma nic przeciwko. W przeciwnym wypadku wyślą go do domu dziecka. Alex milczał przez chwilę, zanim powiedział: nie wiesz, co robisz, ten dzieciak jest geniuszem. Alex chciał kontynuować, ale John odłożył słuchawkę. Alex nie wiedział, czy powinien czuć się źle z powodu biednego, porzuconego dziecka, czy czuć się dobrze, bo Max będzie dalej z nim mieszkał. Max nie mógł uwierzyć, że jego rodzice go porzucili. Było mu tak smutno, że już więcej ich nie zobaczy, ani nie będzie miał z nimi do czynienia. Jednak był szczęśliwy, mieszkając z Alexem. Dzień po dniu Alex uczył się coraz więcej i udało mu się dostać do szkoły prawniczej i zostać bardzo utalentowanym prawnikiem. Max pomagał biednym ludziom, których nie było stać na honoraria prawników. To było coś, czego nauczył się od Alexa. Pewnego dnia w jego biurze pojawiła się starsza kobieta. Kobieta powiedziała Maxowi, że mieszka w wynajętym mieszkaniu i właściciel chciał, aby się wyniosła, bez żadnego powodu. Ta starsza pani nie miała żadnych pieniędzy, aby mu zapłacić, ale i tak przyjął sprawę. Okazało się, że właścicielem domu był jego ojciec. Postanowił się z nim spotkać, ale on w ogóle go nie rozpoznał, podobnie jak jego matka. Powiedział im, że powinni zostawić tę staruszkę w spokoju, tak jak zostawili swojego syna. Wtedy zorientowali się, z kim rozmawiają. Suzy rozpłakała się i powiedziała mu, że nigdy nie zgodziła się na takie zostawienie go i to wina jego ojca. Wtedy powiedział jej, że mogła go szukać, ale nigdy tego nie zrobiła. W tym momencie John i Suzy zrozumieli, jak cenny jest ich syn, ale było już za późno. Max powiedział mu, że przeglądał dokumenty. Odkrył, że uchyla się od płacenia podatków i zgłosił to na policję. Chciał być tym, który powie im to twarzą w twarz, a także powiedział im, że nie chce widzieć żadnego z nich nigdy więcej. Gdy wyszedł, policja przyjechała, która aresztowała jego ojca. I to był ostatni raz dla Maxa w tym domu. To wszystko. Mam nadzieję, że historia wam się spodobała. Polubcie ten film oraz zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia.